Bo tak, na dzisiejszym streamie chcę wam pokazać, a w zasadzie materiale, jeżeli oglądacie to na kanale Koza Stream, chcę wam pokazać mój pomysł na to, jak będą wyglądały karty urodzinowe, ponieważ widziałem dzisiaj film Mateja HD Gamera, który pokazuje, jak jego zdaniem będą wyglądały karty urodzinowe, ale ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem w tym roku zobaczymy to, na co czekaliśmy już od jakiegoś czasu. Czyli jest bardzo duża szansa na to, że zobaczymy generację kart Ultimate Team. Tak więc jest szansa, że będziemy widzieli karty z FIFA 12, 13 i tak dalej, i tak dalej. No i zaraz będę chciał wam pokazać jak, czemu moim zdaniem to będzie, jakie są ku temu przesłanki. Tak więc słuchajcie, przechodzimy już teraz na tą scenę, ponieważ tu dziać się będzie naprawdę sporo. I przechodzimy do mojego materiału, który jest materiałem z lipca 2017 roku, jeszcze przed premierą FIFA 18. I to jest materiał, który w zasadzie mówi o tym samym, bo powoli się tego spodziewać można było po... można było się spodziewać tego, że będziemy widzieli generację kart po designie samych kart. Dlatego i tutaj pozwolę sobie odpalić mój materiał. Jeśli pewne plotki domysłu okazują się prawdą, możemy zobaczyć coś, na co czekaliśmy już od paru lat. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie o FIFA 17, którym okazało się być The Journey. Tak, no tutaj dobrze mówiłem o tym, że to mi się udało przewidzieć The Journey przed FIFA 17. Jeszcze udało mi się właśnie... udało mi się wykminić, że będzie The Journey, czy coś w tym stylu właśnie w FIFA 17, ale teraz przejdźmy do tego. To jest tweet Nepenteza, który ja pokazałem, który mówi o tym, że właśnie coś zrozumiałem. Oczywiście to było w okolicach 29-28, więc musicie mieć to w głowie. A mianowicie, chodzi o to. Właśnie zrozumiałem, że karty, czy tam nie tylko karty, ale itemy w FIFA nigdy nie miały napisane foot oraz roku na boku. W ogóle nie było czegoś takiego na karcie. I już wtedy właśnie też Bateson zastanawiał się, czy będziemy widzieli generację FIFA 18. I to wychodziło w momencie, kiedy były dopiero wycieki kart. Teraz wszyscy wiemy, jak wyglądają obecnie karty. Tutaj oczywiście na dole tego nie widać, mamy napisane FIFA 18. No i tutaj ja sam zastanawiałem się, czy będziemy widzieli takie karty, jak chociażby Ibarbo, jak chociażby Emenike, których widzieliśmy już w FIFA 17 właśnie podczas urodzin Ultimate Team. I to jest moim zdaniem coś, co będzie bardzo mocno związane z urodzinami Ultimate Team, z urodzinami FIFA, które mamy co roku i które będą już naprawdę za niedługo, bo kiedy spojrzymy na kalendarz, teraz wypada dzień Świętego Patryka. Mamy dzisiaj 15, kiedy mamy tego streama i jest to oczywiście czwartek, czyli prawdopodobnie już jutro będziemy mieli zielone karty i zielone promocje, które będą trwały w weekend albo tydzień i przewiduję, że urodziny Ultimate Team zaczną się w następnym tygodniu, albo jakiś czas później, z tego powodu, że kiedy zobaczymy na materiały, które ja dodawałem w zeszłym roku, tylko musimy to zobaczyć w ten sposób. Tak, siema, tutaj Koza, kanał Koza. Jak widzimy to normalnie, to ten materiał został dodany 31 marca, był dodany tego samego wieczoru, kiedy wyszły karty. Tak więc, kiedy zwrócimy na to uwagę, no to 31 marca, więc możliwe, że będzie to w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W ciągu najbliższych dwóch tygodni i wtedy dostaliśmy karty, które były taką retrospekcją, które nawiązywały do tych, które nawiązywały do tego, jakie były karty w poprzednich FIFA-ch. I wydaje mi się, że właśnie w tym roku dostaniemy bardziej rozbudowaną wersję tego. Ale czemu? Bo ciągle mówię o tym, że tak mi się wydaje. Ciągle mówię o tym, jak to wygląda, ale zaraz pokażę wam moim zdaniem dowody. Tutaj ktoś pisze, że jutro są urodziny FUT, w kodzie gry są paczki, z tej okazji nie ma nic o dniu Świętego Patryka. Wydaje mi się, że będą spokojnie, to jest zbyt duża tradycja, żeby tego nie było. Tak więc tak wyglądało to w zeszłym roku i czemu myślę, że w tym roku będziemy mieli generację? Już pomijając to, na Twitterze jest gościu, który jest jednym z graphic designerów, czyli po prostu robi
który po prostu robi miniaturki, który robi grafiki do gry. I ci ludzie, nie mam pojęcia w jaki sposób, szczerze powiedziawszy, uzyskują dojście do oryginalnych materiałów z gry. Oni po prostu znajdują je poprzez kompanionab, wydaje mi się, albo przez... Albo przez webapp. Nie jestem do końca przekonany, jak oni to robią. Jednak dostają oni najbardziej oryginalne, jakie mogą być tylko grafiki. Czemu nie gra muzyka? A, bo sam ją wyłączyłem. Oni jak gdyby mają dojście do tych grafik. No, zresztą to widać po jakości chociażby tych kart, że to są rzeczy, które są, muszą być pobrane w bardzo wysokiej rozdzielczości, żeby dobrze wyglądały. I ten gościu zauważył bardzo ciekawe rzeczy właśnie w tych folderach, które są tam dostępne. Ja tylko ściszę muzykę, bo jest za głośno. Już jest ściszona muzyka. Przepraszam, bo było pod mój głos ułożone. Tak więc ten gościu zauważył coś bardzo ciekawego w tych folderach, w których znajdują oni te grafiki. No i tutaj włączę wam, żebyście mieli też tłumaczenie tego tweeta pod tym, jeżeli ktoś nie chce słuchać tego, o czym mówię, że mógł sobie to przeczytać. Read it all, czyli przeczytaj wszystko. I on wierzy gorąco w to, że w tym roku dodane będą poprzednie wersje kart. I kiedy czytamy te powody, pierwszy powód. W plikach obrazu, chociaż w sumie łatwiej będzie mi to przetłumaczyć niż czytać przetłumaczone, w plikach są wszystkie poprzednie karty z poprzednich Ultimate Team, czyli od dziesiątki do obecnej FIFA, czego wcześniej nie było w... żadnej FIFA, te zdjęcia nie były dodawane, plus... Jeszcze dzisiaj muzyka? Nie, no teraz powinna być dobrze, bez przesady. Teraz powinna być dobrze. Czego nie było, plus skoro te grafiki są tutaj, znaczy, że one muszą być gdzieś w grze, bo to są pliki, z których korzysta także sama gra. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, to już są rzeczy, które on sam odnosi już do filtrów wyszukiwania. W folderze filtry wyszukiwania, który ma obrazy dla filtrów, jest teraz folder o nazwie Generation. I w tym folderze znajduje się 9 różnych logo food. Zaraz wam to wszystko pokażę, bo ten gościu także to nagrał, tak więc jest to naprawdę ciekawe, co on sobie tutaj wykminił. I co wynalazł, tak więc będzie 9 logo FIFA, które odpowiadają temu logu stylem do tego, co jest na boku karty Ultimate Team. Kolejny trzeci powód to także zostały dodane Generations Peach, czyli Peach to jest po angielsku murawa oczywiście, i to są foldery, które zawierają właśnie murawy. I teraz tak, jeżeli to jest troll tego gościa, to jest to genialny troll, na który ja się nabieram i na który nabrało się, myślę, dużo osób. Ale wydaje mi się, że jednak ta pierwsza przesłanka, o której powiedziałem, czyli to, że mamy narysowane, że mamy logo FIFA na boku karty, że to moim zdaniem sugeruje, że coś takiego będziemy widzieli. No i co najważniejsze, ten gość umieścił film, w którym pokazuje te wszystkie pliki. I teraz tak. Nie mam pojęcia, czy to jest troll, czy nie. Jak gdyby... Nie wydaje mi się, żeby ktoś z tak małym Twitterem włożył tyle pracy w coś takiego. Nie wydaje mi się, żeby to było po prostu prawdopodobne. Więc zobaczcie, jak to wygląda. Właśnie kiedy wchodzi w te pliki, tutaj mamy to, o czym mówił, czyli są Generations. I tutaj mamy wszystkie loga Ultimate Team, które pasują... moim zdaniem stylem i wydają się być naprawdę trafne. Kiedy przejdziemy do backgrounds, tak samo pokazuje nam to wtedy różne rodzaje muraw, które no, wydaje się być to tak samo dobre, aczkolwiek nie jestem tutaj do końca przekonany, bo tutaj te rodzaje muraw są także w rozdzielczości chociażby bodajże 1080x1080 czy 1000x1000, czyli po prostu są e...
Wydaje mi się, że są, że to jest dla mnie najmniej prawdopodobne, bo nie jestem pewny, czy w tych folderach byłyby także rozmiary dostępne dla Instagrama na przykład, ale z drugiej strony, jeżeli z tego także korzysta kompanion app, to wszystko się zgadza. No i to, co najważniejsze, ziomek wejdzie jeszcze w karty i tu możecie zobaczyć, że są dostępne wszystkie designy starych kart i one są w naprawdę dobrej jakości. To jak gdyby widać, że to jest wszystko odświeżone. Tak więc jestem naprawdę ciekawy, czy będziemy widzieli stare karty w FIFA, czy będziemy widzieli generację kart. Bo jeżeli tak będzie, to naprawdę będzie ciekawie. A nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał aż tak bardzo strollować i robiłby to wszystko tylko po to, żeby zrobić tweet, które mają po jeden like, po dwa lajki. Więc nie wydaje mi się, żeby ktoś aż tyle zachodów włożył w to, żeby nie wydaje mi się, żeby ktoś włożył tyle zachodów w tego typu troll. Po prostu jest to moim zdaniem za mało opłacalne. A ten gościu sam na pewno ma dostęp do tych generowanych plików z tego powodu, że ja sam kiedyś pobierałem rzeczy, które on wrzucał, które wykorzystuje w miniaturkach. Tak samo umie on zdobywać zdjęcia zawodników ze stron klubów w naprawdę wysokich jakościach, które wyglądają naprawdę, naprawdę nice. Na Webapie jest opcja generacji, możesz sobie tam złożyć skład z kart twojego klubu, wszystkich FIFA, jakie miałeś. Tak, ale to jest co innego. Ja mówię o tym, że to może wejść do normalnej FIFA i tymi kartami moglibyśmy grać. Tak więc wydaje mi się być to naprawdę ciekawym konceptem. I przy okazji na Foodbinie znalazłem przez przypadek draft, który możemy sobie ułożyć z generacji. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę ciekawe i że będziemy mogli się tym pobawić. To jest moim zdaniem coś spoko, żeby przypomnieć sobie trochę tych starych kart, więc dzisiaj nie taka gra na FIFA, a zobaczymy, jaki draft by się udało ułożyć i jest to fajna okazja, żeby powspominać. Warto by też było pomyśleć o tym, jakie karty chcielibyśmy zobaczyć. Na przykład, kurczę, ja tak sobie myślę i wspominam Dinata, ale to by było coś naprawdę niesamowitego. Wyobrażacie sobie, żeby ta karta wróciła teraz do Ultimate Team? Co prawda nie wiem, jak ją teraz znajdziemy, bo trzeba by było znaleźć, o, w ten sposób. Weźmy sobie Liga, Top 5 lig, Serie A. Weźmy sobie klub, gdzie jest klub. O Jezus, tak muszę... Przecież to była taka karta, słuchajcie. To by była taka karta, gdyby ona... Chociaż nie, to już nie, to już jest popsuty Dinatale. A on był najlepszy przecież w tym, w FIFA 14 chyba. O, tutaj nawet mamy generację. Tu już jest FIFA 17, nie ma jego karty z FIFA 14. No i to, co właśnie... mnie też zastanawia, jeśli chodzi o te karty, to, że w tym roku zostały wyłączone serwery do starych FIFA i wydaje mi się, że jak gdyby EA nie będzie chciało, żeby to zostało tak zapomniane w taki sposób, bo myślę, że po wyłączeniu tych serwerów, czyli po odebraniu graczom możliwości powrotu do tego, no będzie można to fajnie spieniężyć teraz, jak gdyby ludzie rzucą się na paczki, jeżeli coś takiego by wyszło, dlatego wydaje mi się, że to by było spoko. Dlatego też słuchajcie, zrobimy sobie jeden draft generacji albo i więcej, jeżeli coś takiego wam się spodoba. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Weźmy sobie jakąkolwiek formację, niech będzie 4-2-2, albo w sumie lepsza będzie jakaś ze skrzydłowymi, 4-3-3. I to jest naprawdę fajnie rozwiązane. Podoba mi się to, że mamy tutaj naprawdę dużo różnych kart, aczkolwiek te wszystkie pochodzą z jednej FIFA? Chociaż nie, to jest inna wersja. Niech będzie Mikel Arteta w wersji TOTS. Zobaczymy, jakie karty by nam wypadły. I zobaczcie, jak by fajnie wyglądało to, gdyby coś takiego było normalnie w Ultimate Team. Gdybyśmy mieli normalny draft, oczywiście taki jak mamy teraz, tylko żeby doszły te wszystkie karty, które łączyłyby się nawet na obecnych zasadach, to by nie było problemem. Ale jak fajnie by to wyglądało. Co prawda, no tutaj nie mamy najlepszych trafień, ale niech będzie ten gracz Cardiff. No i zobaczmy kolejną możliwą opcję. Jak... Jest Krychowiak z Sevilla, jest Ramsey. Wezmę Ramseya bez ten Arteta. I gdyby, zobaczcie, to się tak łączyło. Gdyby to się tak łączyło w FIFA, no to by było naprawdę
to by było naprawdę fantastyczne. Moim zdaniem mega by to odświeżyło. Moim zdaniem mega by to odświeżyło rozgrywkę, bo trzeba przyznać, że to co się dzieje teraz sprawia, że ludzie no tak podchodzą do tej FIFA bardzo niechętnie i hype leży. I wydaje mi się, że taki powrót byłby mega, mega, mega opłacalny. Mamy z zeszłorocznego, znaczy z FIFA 17 Royce'a, jest Dimitri Payet, jest Jansen. Weźmy tego Royce'a, no bo tutaj nikt inny zbytnio nie był ciekawy. Zobaczmy, co tutaj będzie dalej. Jest Cuadrado z FIFA 15 po transferze. Tych panów przyznam, że się nie kojarzy, no ale zobaczcie, te karty kiedyś były naprawdę niezłe, brązowe, srebrne, a teraz nikt z tego nie korzysta na dobrą sprawę, bo po co, bo bez sensu. To jest FIFA 16? Racja, przepraszam, bo ja myślałem, macie rację, macie 100% racji, to jest FIFA 16. Iwanowicz. Oj, ta muzyka mi się nie podoba. Czekajcie. Jest Iwanowicz, jest Alves. No wyobraźcie sobie, żeby ta karta była. Wyobraźcie sobie, żeby ta karta była w FIFA teraz. No naprawdę, to wygląda super. Ciekaw jestem tylko, jakby to wyglądało ze względów. Licencyjnych, słuchajcie. No bo na to też trzeba zwrócić uwagę. Czy na przykład zawodnicy, którzy posiadają ikony, by mogli powrócić, czy legendy by powróciły, na przykład czy George Best. Aczkolwiek wydaje mi się, że tam by nie było na to szans. Raczej byłyby takie karty graczy, którzy nadal są i z którym umowy istnieją. Czyli na przykład Nemanja Vidić, który już niestety, niestety, to był jeden z najlepszych obrońców na świecie, który już niestety no nie jest aktywnym zawodnikiem. Jest, no nie wiem, czy można by było go zobaczyć w FIFA, ale wybierzemy go sobie tutaj tak po prostu i zobaczmy kolejnego środkowego obrońcę. No moim zdaniem coś takiego byłoby naprawdę, naprawdę, naprawdę mega. Jest Godin z 16. Weźmy sobie tego gracza Arsenalu, przyznam, że go w ogóle nie pamiętam. Kolejne rozdanie, jest Adriano, weźmy Kolarowa, żeby tutaj nam się to ułożyło. No i wyobraźcie sobie, jakby się dało taki draft ułożyć teraz. To by było coś naprawdę, naprawdę niesamowitego. Niech będzie srebrny Jack Butland z FIFA 15. Mamy, nie wiem czy widzicie, 91 zgrania, więc spróbujmy ułożyć ten drafcik do końca. A wy piszcie mi na czacie, co myślicie o tym pomyśle. Bo mnie to naprawdę zastanawia, czy chcielibyście zobaczyć coś takiego. Monreal jeszcze z Malagi. Jest Montolivo, jest Johnson, ale on w kolejnej FIFA był też maksymalnie popularny, jeżeli dobrze pamiętam, niech będzie on. Czy chcielibyście zobaczyć taki pomysł? Bo ja osobiście jestem mega na to najarany, gdyby coś takiego było. Bardzo możliwe, słuchajcie, o, Karim Benzema, Neuer 86. Bardzo możliwe, że coś takiego by... Bardzo możliwe, że coś takiego by mogło się pojawić. Ja jednak myślę, że... Inaczej, moim zdaniem szanse są 50-50, że coś takiego zobaczymy. Moim zdaniem nie jest to... moim zdaniem nie jest to w 100% pewne, że coś takiego będzie. Bardzo prawdopodobne, że zobaczymy znowuż te karty urodzinowe, co też nie jest złe, ale to będzie kolejny rodzaj po prostu takich kart, więc... których nie będzie nikt używał w Food Champions, bo cały czas będą używali ludzie tych samych kart, bajich i tak dalej. Więc nie wiem, wolałbym coś takiego, bo to by może przywróciło zabawę do gry i byłoby po prostu fajniej. Zaraz wam dam link. Słuchajcie, ten draft jest na Footwizie. Po prostu trzeba wejść w Footwiz i kliknąć Generation. Gdzieś tutaj na górze jest draft. Macie tutaj na Footwizie i macie gdzieś. To będzie tutaj? No nie wiem, to jest na Footwizie. Musicie poszukać na Footwizie. Zobaczmy, czekajcie, kolejne rozdanie. Jest Giovinco z FIFA 15, tak samo. Jest Alessandrini z FIFA 15. To jest FIFA 16. Te starsze FIFA mi się zawsze mylą, ale weźmy tego goalkeepera. No i zobaczmy, co tutaj jeszcze nam się pokaże. Czy będą jakieś fajne karty? Jest Sam, jest Distin, Gael Clichy jeszcze jako zawodnik Arsenalu. Proszę bardzo, i pasuje nam tutaj cyk. Weźmy ciebie tu cyk, ciebie tu cyk. 91 zgrania. Wow. Dajmy sobie ciebie na atak. Spadło zgranie, ale co z tego?
Ciebie dajmy tutaj za Alvesza, 94 zgrania. Zobaczymy, czy się uda ułożyć 100 zgrania. Serge Aurier jako prawy pomocnik z Toulouse jeszcze. To jest FIFA 14, wydaje mi się. To jest FIFA 15 na pewno. FIFA, która mi się osobiście najlepiej kojarzyła. Zobaczmy, co tutaj jeszcze będziemy mieli. Koza, opłaca się kupić Salaha Once to Watch za 450 kosztem Once to Watch Hamesa i Tolisso? Chyba tak, znaczy moim zdaniem Hamesa jest dobra jako inwestycja, do grania jest gorszy. Montoya był z 14? Byłem pewny, że to jest 15. A może rzeczywiście więc jak gdyby moim zdaniem do grania oczywiście, że Salek będzie lepszy. Dobra, zobaczmy, kolejne jeszcze wybory. Czy jest tutaj ktoś, kto pobudzi nasze wspomnienia? Jest Benner. No ta, reszta tych kart jest taka. Weźmy sobie Bentnera. Ciągle sypie mi, słuchajcie, ciągle sypie mi tym Arsenalem. Jest Luca Toni, 49 tempa, ale to kurczę, kiedyś był kocur. Znaczy mnie bardziej o rzeczywistości niż Ultimate Team, ale to był ktoś niesamowity. Tom Cleverley czy Patrick Cleverley, ja nigdy nie wiem, jak on się nazywa. Co tu jest? Wow, Luis Suarez, przecież jaka to była karta wtedy. To był jego przedostatni sezon w Liverpoolu? Bo ja nie pamiętam, z jakiej FIFA jest ta karta, zupełnie. Weźmy... Yo, 61 Bauman. On teraz nie ma banerów przypadkiem? Nice, no jak to wygląda? Nowe ikony, ja wiem, że jest SBC o nowe ikony, ale te ikony nie są jakieś super ekstra, znaczy... może coś z nimi nagram, ale nie są jakieś takie kurcze... nie są jakieś takie super ten... Czekajcie... Jest jakiś SBC. A, bo są nowe. A, czekajcie. Jest gwarantowana ikona? Co? A, bo tego nie widziałem. To czekajcie, zaraz to zobaczymy. To mi się podoba, jest gwarantowana ikona, a tego nie widziałem. Tego nie widziałem, ej, to jest naprawdę... To prezentuje się naprawdę przyzwoicie, no dobrze, trzeba będzie... Trzeba będzie o tym pomyśleć, no dobra, tak czy siak, słuchajcie. Wracamy jeszcze tutaj na chwilę. Żeby pokazać, znaczy tak wygląda moim zdaniem, to jest bardzo fajny koncept, żeby te generacje były dostępne. No nie wiem, słuchajcie, sam nie wiem, co o tym myśleć, czy to będzie dostępne, czy nie będzie dostępne. Wy możecie pisać cały czas, co o tym myślicie. No a tak naprawdę dowiemy się dopiero, kiedy te urodziny oficjalnie się rozpoczną w FIFA i kiedy to będzie, no nie wiemy, tak, czy będzie... Czy będzie Dzień Świętego Patryka w FIFA, czy jak to będzie wyglądało, słuchajcie. Ale to jest mój pomysł na to, jak mogą prezentować się generacje w FIFA.